Jak co roku Radio Tok FM przyznaje nagrody imienia Anny Laszuk. Kogo by pan w tym roku chciał nominować? Ja myślę, że nagroda powinna pójść w kierunku środowisk sędziowskich szeroko rozumianych i myślę, że trzeba by zidentyfikować, ja bym zidentyfikował dwie osoby. Po pierwsze, oczywiście profesora Andrzeja Rzeplińskiego. No to jest postać w tym momencie symboliczna. Za kilka dni kończy mu się kadencja i chyba nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważna była postać profesora w tym roku. Ale druga osoba, którą bym chciał też wskazać, to jest sędzia Waldemar Żurek, rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa, który stał się w pewnym sensie taką twarzą obrony niezależności sędziów sądów powszechnych w kontekście tych reform. Oczywiście osób związanych z sądownictwem jest wiele, ale wydaje mi się, że sędzia Żurek najbardziej, można powiedzieć, jak to się teraz mówi, bierze na klatę różnego rodzaju problemy i o nich dyskutuje i przeciwstawia się nim. I wydaje mi się, że pamiętajmy, już we wrześniu, w październiku miała być przeprowadzona wielka reforma sądownictwa. Jeszcze nawet nie mamy jej planów. Nie wiemy, w którym kierunku to będzie, prawda, podążało. Kto wie, czy być może to nie jest efekt właśnie takiego bardzo ostrego, twardego i zdecydowanego podejścia sędziów, że nie dadzą się oni zawłaszczyć ani podporządkować i będą starali się być wierni temu, co przysięgali. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.